Hej, witajcie, z tej strony Gladkis, dzisiaj ze mną Hadesiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie nasi kochani widzowie. Gramy w Granny i wiem, stęskniliście się za Granny, ale troszeczkę ciekawa rzecz, ponieważ została jakby dodana nowa rzecz w Granny, czyli ten piękny pokój, gdzie jest pająk. I będziemy dzisiaj się właśnie pająkiem zajmować. Nie wiemy zbytnio, co tu jest zrobione, bo doszliśmy do jakiejś gotowej rozgrywki i nie wiemy, co tu się obecnie dzieje. Jakby... Babcia jest w kuchni, jakby cię to interesowało bardzo. Znaczy jest prawie w kuchni. Nie, no jest w takiej jadalni. No ja bym powiedział, ale ona się co, bloknęła, czy...? Ja nie wiem, co ona sobą reprezentuje, okay. Ale... Jakby też nie zdziwcie się, jak w międzyczasie babcia sobie wyjdzie, bo... To się niestety zdarza ostatnio coraz częściej. Ej, melon jest w ogóle puszczony. Melon jest puszczony? To spoko. Babcia idzie do tego. Ja jestem w piwnicy. No babcia idzie do piwnicy. O, cześć przyjaciel. Widzę twoje pupu. Gdzie ty jest? O, cześć! Ty no ale... Cześć babciu. Co ona się tam chowa? Stary, bo ja mam klucz do sejfu i taka jest sprawa. Jak ona się słabo chowa, o Jezu. Hello, cześć. Dobra, bo ja chcę stąd... Ona chyba nie ogarnia. Ja idę sobie stąd. Nie wiem, stoi w rogu sobie. Tak trochę. Dobra, przeciąłem jedno zabezpieczenie, Damian, jakby. A ja idę Także naszym celem będzie dzisiaj dostać się do pająka, ale będziemy też starali się otworzyć sobie wyjście, żeby nie było. Jeśli chodzi o to. Dobra, tu Ja sobie idę po... jak to się nazywa? Tu jest cogwheel. Potrzebujemy klucza do playhouse'u, nie? Nie, gdzie on jest? Ja się znalazłem babci, która tutaj do mnie idzie. Ale spoko, jakby no mi to nie przeszkadza, że ona sobie tam idzie. Cześć babciu, ja idę sobie na piętro. Musimy znaleźć klucz ogólnie, Damianie. Przyjaciel, w tej małej skrytce jest ten... W tej małej skrytce jest... Przy broni jest korbka i ta korbka może być fajna, no wiem. Przyjaciel, ja rozumiem, ale chciałbym znaleźć przyjaciel, chodź obok tej babci. Czemu? No chodź obok tej babci. A jak mnie uderzy? Nie uderzy cię, trust mi. A, no dobra, no i co? No chodź. Idę. Zły człowiek. Tutaj jest ten, tutaj jest ta korbka do tego, do no. No dobra, mogę wziąć jakby. Co, babcia się na ciebie rzuciła? Babcia się obudziła. Znalazłem special key. Dobra. Chodź, mam special key. Idziemy do pająka. Idziemy drugą stroną. Ogólnie, oj, kusza się nam przyda. Ogólnie dowiedzieliśmy się właśnie, bo mojego serdecznego przyjaciela również nagrywaliśmy to. Tylko, że problem pojawił się taki, że niestety nie za bardzo ogarnialiśmy do końca, jak działa pająk, co jak, po co, na co. Więc mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Podobno motyw jest taki, że pająka trzeba zagonić do jedzenia, a kiedy wraca, strzelić kuszą, żeby po prostu pająk sobie poszedł. Czy ale pająk... co, przyjaciel, bo mięska nie mamy. Właśnie, dobra, to poczekaj chwilę, ja pójdę po mięsko. Nie bardziej, nie mam zamiaru się stąd ruszać. Dobra. Mięsko jest, mięsko jest czy to będzie, czy to będzie działało na takiej zasadzie jak ten? Więc... Nie wiem, z tego co wyczytaliśmy, bo my ogólnie w Granny nie doszliśmy aż tak daleko, żeby się bawić z pajączkiem. Więc motyw jest taki, że podobno zostawiamy mięso i... Oj, upuściłem je. Kiedy zostawimy mięso, pająk idzie je zjeść, a kiedy wraca, to strzelamy w taki dziwny czerwony przycisk i musimy go tam zamknąć. Więc uwaga, przyjaciel, jak ty go tam położyłeś? Nie no, naciskasz na to. Okej, dobra, no i teraz podobno jak pająk zje, strzelamy w to, bo mój serdeczny przyjaciel schował się tam ogólnie przy tej szafce, którą podobno można otworzyć i strzelamy sobie w ten czerwony przycisk i pająk jest zamknięty. Dobra, on chyba powoli kończy, wiesz? Nie wiem, ale będziemy szybko uciekali, jak on jednak się okaże ten... Jak się okaże, że się nie da zamknąć. Dobra, jest, uwaga, czekaj. No. Dobra. Nie trafiłeś w to. Zbagowałeś go chyba. Dobra, pająk oficjalnie jest za mną, a pająk oficjalnie jest na mnie. Przyjaciel, możesz go zdjąć? On się chyba zablokował. Mogę cię spróbować podnieść. Uważaj! Ale cię podnoszę, czekaj. Podnosisz mnie? A podniosę cię. Nie!
Fuck. Jak zaczniesz mnie podnosić i się wywalisz, to możesz mnie dalej podnosić. Trzymasz F wtedy jeszcze. Tylko musisz uciec. Nie, nie tak zdążę ten. Raczej. Dobra, trzymam cię. Podnoszę cię. Przecież musisz uciec. Uciekaj. Ale to mam cię tak uciekaj. A to jak ja... O, krócił przez ścianę mnie, no. Złapał cię? No przez ścianę się steleportował. Ja, jak najgorzej po prostu. Także widzicie, chcieliśmy wam pokazać... Albo zniknął gdzieś. Co? Nie, masz ten pająk obok ciebie jest, nie? Nie, nie ma go tu. No, o nie, on chyba ruszył na polowanie. Chyba poszedł na polowanie. O nie. Dobra, zaraz zobaczymy, gdzie jest pająk, bo będzie gonił pewnie... O, game over, dobra, byliśmy ostatni. Okej. No, także całkiem ciekawie, jeśli chodzi o to. A jeśli chodzi o pana pajączka... Nie byliśmy ostatni. Byliśmy ostatni, jak? Nie, a nie, jeszcze ktoś osoby. Jest. A nie, no bo, o, to, aha, pająk jest przy babci. Pająk jest w piwnicy. Właśnie widzę, a jak on się tam znalazł, jak my byliśmy na piętrze? Ja nie wiem, ale ten pająk może zabić Greny? Nie wiem, o co chodzi. No Greny jakby trochę się boi pająka. Taki, w każdym razie, pająk. My nie rozumiemy, jaki jest motyw ogólnie wykorzystania tego pająka, z tego względu, że z tego, co wyczytaliśmy na jakimś tam wiki Granny, a kiedy pająka zamkniemy, to możemy pójść do tej szafki, no i automatycznie szafka jakby pozwala nam zdobyć jakiś przedmiot czy cokolwiek takiego. Niestety nam się nie udało tego zdobyć. Zarówno teraz, gdzie pająk się dziwnie zbagował, jak i u mojego serdecznego przyjaciela, gdzie pająka zamknęliśmy, ale potem przeszedł przez sufit i tak nas zjadł, gdzie też szafki nie mogliśmy otworzyć, więc całkiem ciekawa kwestia, jeśli chodzi o to, a myślę, że w chwili obecnej, jako że tutaj ta rozgrywka będzie trwała jeszcze i trwała, przejdziemy sobie na inny serwer i po prostu zagramy sobie normalną rozgrywkę, ale pająka wam pokazaliśmy. Okej, jesteśmy z powrotem, tym razem jesteśmy na camp, czyli to było obozowisko, mogę tak to określić chyba w miarę prosto, nie, przyjaciel? Tak, obóz, tak. Jakby obozu chyba nigdy nie przeszliśmy, prawda? Tak mi się wydaje, że obozu nigdy nie przeszliśmy do końca, nie, więc no, może tym razem raz. Nam się uda. Ja uciekłem. Przyjacielu, mam kuszę, ty lubisz kuszę ogólnie i lubisz strzelać w babcie, więc no, jakby dogadamy się. O, mam darty, znalazłem milion dartów. Gdzie jesteś z tymi dartami? Jesteś pewnie za domkiem. No, jestem tak jak taki wentylacyjny szyb tam. Dobra, znalazłem babcię. Znalazłem babcię, przyjaciel. Tak, ale totalnie. Są tam, gdzie shotguna się buduje. Dobra, to będziesz musiał zrobić szybką akcję z babcią, bo właśnie ją prowadzę do ciebie. Albo ja ewentualnie wezmę tą tego. Czemu ją prowadzisz do mnie? Tutaj są kusze, te naboje. Widzę. Babcia idzie za mną? Nie. Nie? Tak idzie. Dobra, śpi, okej. To idziemy. Dobra, idziemy sobie stąd. Pa, pa, babciu. Żegnam. Tu musimy znaleźć jakiś zawór, trzymaj, bo chodź, ja ci zostawię tu kuszę, bierz kuszę. Kuszę, tuszę, a musimy sobie lecieć z resztą, więc ja wezmę te nożyce, bo tutaj widziałem, że są. Tak, bo to zabija, to jest zło, niedobre i w ogóle. Ale masz tam chyba jeszcze 5 pocisków? Mam 5, tak. Masz 5, dobra, to jesteśmy w teorii przynajmniej babcie załatwić na trochę. O, gościu tu widzę, że ogarnia całkiem. Dobra, tu jest zrobione. Tu nie musimy nic robić, jest jeszcze strzelba, ale jej nie potrzebujemy na razie. Ta babcia stoi w miejscu. No bo ona jest tego, ogłuszona. Czym ogłuszona? O, tu jest potrzebny łom. Dobra, tu gdzieś łom leżał, przyjaciel. Masz tam łoma? No tu jest łom. Dobra, idę po łoma. Czym ogłuszona? Jak ja w nią nie strzelałem. Ja w nią strzeliłem. Ale już się ruszyła. A, no dobra, to nie wiem, to może myśli. O, idzie w końcu. Może się zastanawia, co zrobić ze swoim życiem. Jakby strzelaj dopiero w ostateczności, nie? Żeby, no, wiesz... przecież ja to wiem. No, nie, no mój przyjaciel to jest Michael. No proszę cię, no. Po prostu chcę, żeby takie... Wiesz co? Potrzebujemy tu deski. Jezu, ta deska była... Aha, ta deska była w domu. Serio? Tak. O Jezus. Dobra. Musimy nie, iść do nie, domu. Nie, czekaj, nie w domu. Albo w domu, nie wiem, gdzieś tu może być. Albo gdzieś, w domu. Gdzieś. Czemu ona idzie w ogóle tam do wyjścia? Nie wiem, jest pijana jakaś. A, okej. Okay. To jest master key. Master key? Nie wiem, do czego jest master key. Ja też. A master key jest do bramy, bo tam są 3 klucze. A, tak, faktycznie. Babcia do nas idzie, więc jakby co to wiesz, musisz ją tam, nie? Po trochę załatwić. Dobra, 7,5 minuty. Mamy jeszcze zie... Dobra, tu jest czerwony, to już go użyję od razu. I musimy znaleźć deskę. I fioletowy jest już użyty. Dobra, więc zielony i w sumie możemy zwiewać chyba. Przyjaciel, dobra, chodź.
Chodź, okay. Bo my zdążymy może przed babcią jeszcze. Nie zdążymy. Nie zdążymy przed babcią, dobra, to musisz załatwić babcię. Czekam aż tak, wiesz, tak. Dawaj ją. Nie trafiłeś. Jak to nie trafiłem? No ja trafiłem ją. Raz. No trafiam ją, no kaban, ej no. Traf ją. Ej, czaisz to, że 3 razy pocisk trafił w nią, no nie? I nie została stuna? Nie rozumiem, jakby totalnie. Okej, okay. To póki oni się tam nią zajmują, to ja pójdę po tą deskę, która nie wiem, gdzie jest. Teraz mnie bije młotkiem jeszcze. A, niespecjalnie jej się podobasz. No tak, ja się zastanawiam, tak gdzie jest ta deska, ci powiem, bo... nie widzę jej tu nigdzie. Może gdzieś w domu jest? Nie, no tego nie mogę otwierać tak zdecydowanie, come on. Deski mi tylko brakuje, żebym mógł tam cokolwiek więcej zrobić. A ja nie rozumiem, czemu ten. Strzeliłem 2 razy ładnie. Też widziałem właśnie, że strzeliłeś, ale nie wiedziałem, czemu nie działa. Czy tu jest gdzieś ta deska? Tu jest młotek na pewno. Tu jest, nie, w ogóle... To nie jest młotek, tu jest w ogóle, patrz. To jest do shotguna. To jest do shotguna część, no. Jakbym potrzebował, gdzieś tu mogę sobie... Nie wiem gdzie, ale mogę sobie gdzieś to tu umieścić. Gdzie jest ta deska? Come on. Ona tam dalej z nimi siedzi? Nie mam pojęcia. No, jednego położyła, drugi próbuje odkręcić ostatnie te kurki. I ona, ja właśnie ją spotkałeś. Właśnie ją spotkałem. Cześć babciu. Nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie jest ta deska. To jest dla mnie w ogóle zagwozdka, nie? Bo ja nie wiem, gdzie to jest i to jest w ogóle średnio zrobiona ta mapa. Ja już totalnie nie pamiętam, nie? I to jest też takie... Czy któryś z nich tu położył tą deskę? Nie. Gościu, po co mi ten łom wynosisz? Po co? Ale tam łom ci nie jest potrzebny przecież. Tam na górze, widzisz? Muszę to otworzyć. To musisz śrubokrętem otworzyć. Śrubokrętem? Serio? No tak, no a tak. A no dobra, no to nieważne i tak czym, i tak muszę mieć deskę. Pech. A tu jest jeszcze jedna część strzelby, nie? Pałkę od Greny i ten... Będzie dobra, idealna deska. On już nie żyje, tak? Nie, ona idzie za mną, co? Może wierna jest tobie. Nie wiem, czy jest wierna, czy jest niewierna, ale... Dla mnie jest wierna chyba. Ale chyba boi się tego... Tu jest w ogóle... Tu jest ostatni klucz, Damian, jakbym miał... Jakbym mógł to otworzyć, nie? Wiesz co, bo tu jest taki czerwony guzik na tej pompie, nie wiem, czy widzisz na tamtej To nie jest rurze, guzik, nie? To jest... Musisz sobie zamontować taki do kręcenia. O! To musisz w domu szukać w takim razie. Bardzo musisz w domu szukać rzeczy. Dobra. Jakby to jest, nie ma innej opcji. To jest ten koleś. No nie no, muszę tam to otworzyć. Mi się wydaje, że jak to otworzę, ewentualnie w bagażniku samochodu może być. Ale musisz mieć klucz do samochodu. No wiem. To jest właśnie problem, Damian, że muszę mieć klucz do samochodu, który nie wiem, gdzie totalnie jest. Coś w tamtym schowku jest, tylko nie wiem, gdzie jest deska. A mógłbym się za nią bardziej rozejrzeć, kiedy miałbym ostatnią część shotguna. A babcia bardzo uporczywie chce mnie dorwać, nie? No racja, gdzieś tutaj możesz mieć rację. Czy jak przejdę, to teraz babcia mnie zaatakuje? To jest pytanie. Na razie stoi w miejscu taktycznie, dobra. Wiesz, bo to, zaraz ci pokażę, to nie jest przycisk. A, i tam masz chyba klucz też. Tak? Widzisz? Tak, no. Widzę. I tam jest jakiś klucz właśnie do sejfu jakiś. No i to jest w ogóle największy kabaret tego wszystkiego. O, ten ziomek ten. Szybko bierz, dobrze. No gościu, idź stąd, ja tutaj walczę dobra, z babcią. Musisz w domu mu poszukać czegoś, no. Tu jest deska. No to już wiemy, gdzie jest deska. Babcia chyba laguje. Nie wiem, ale marnowanie pocisku teraz to może być. Aha, ona laguje, straci... A, okay. Wyszła, serio, naprawdę wyszła. Kiedy już ogarnąłem, gdzie jest... Ja bym się wystraszył tego shotguna. Kiedy już znaleźliśmy deskę, kiedy już ogarnęliśmy, babcia stwierdziła, że sobie wyjdzie. A bo czemu nie? Ja naprawdę nie wiem, co mam myśleć na ten temat. Patrzcie, ja już nawet sobie dobudowałem do mojej postaci. Tutaj mam bieganie na poziomie 10, zdejmowanie pułapek na 6. Nawet to, ile czasu leżę, tak oczekując na to, że zginę, mam na poziomie 4. Bo nie miałem do czego punktów dawać. O, tu mogę sobie swoją... O, już mam 7 pułapek.
Babcią mam bieganie na 9. I co mi to daje? Nie daje mi to, totalnie nic. I co ja mam o tym wszystkim myśleć? To nie wiem, a co chcesz myśleć? O, gramy w domu. Więc myślę, że całkiem ciekawy. Dobrze, przyjacielu, to jeśli żaden z nas nie będzie granny, to myślę, że robimy taką typową ucieczkę w 4 minuty. Co ty na to? Taki challenge. Taki co ty run. Na to? Taki run, po prostu. Dać mi pyk, 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 pyk i znając szczęście, to któryś z nas będzie. O, nawet nie. Czy pan Kraken wyjdzie? To jest moje pytanie. Także jeszcze może nie załapał, że jest ten, bo nie wierzę, że ktoś zostanie nie ten. O, właśnie. To jest to, o czym mówimy, jeśli chodzi o Granny. Największy problem grania w Granny jest taki, że nikt nie chce grać Granny. I to jest spory problem, bo jeśli ktoś widzi, że jest Granny, to wychodzi. I jakby trochę żałuję, że wtedy nie wywala takiej osoby z serwera na przykład, że sorry, nie chcę być Granny, pyk, wywalę. Albo możliwość na przykład zwiększenia swojej szansy na Granny, albo zmniejszenia szansy na Granny. Albo na przykład jesteś Granny i tyle, nie ma po prostu, że nie chcesz być, że sobie wyjdziesz do lobby i koniec. Bo oni... Największy problem w takich graczach, również nie bądźcie takimi graczami, bo to jest strasznie być upierdliwym dla innych osób. Ty będziesz? No oczywiście, że tak. No to będzie szybki kill. Najbardziej upierdliwe dla takich osób, to znaczy takie osoby są najbardziej upierdliwe w tym, że nie chcą zostać Granny, ponieważ nie mogą nikogo złapać, ale jako zwykli gracze są totalnie useless. Po prostu nie ma nic sensownego, jeśli chodzi o nich. Oni nic sensownego nie robią, nic sobą nie reprezentują. Cześć Damian, widzę, że tam bardzo ładnie stoisz. A sobie tak stoję. Za ile tak zaczynasz rozgrywkę? Za 5 sekund. To super, to się bardzo cieszę. Na głowę ci coś zrzuciłem, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Jakbyś chciał wszystkich, to idź na górę, nie? Tak by the way. Tam jest dziura? Tam, gdzie jest dziura, dokładnie. Ale to mi ucieknął przez dziurę. O, co ty, oni nie są aż tak inteligentni. Nie mogę otworzyć dziura. Drzwi mnie przeleciały. Jak? No, najpierw otworzyłem jedne, co nie? Drzwi cię wykorzystały. A później drugie otworzyłem. Dobra, wiesz, coś się okazało? To ja w takim razie jakby mnie traktuj jak ducha. Ja będę sobie tu po prostu szybko otwierał, potrzebuję jeszcze dwóch rzeczy i mogę stąd spadać, nie? A, spoko, nie? Jakby właśnie znokautowałem dwie osoby w szybie wentylacyjnym. A, jakby spoko, nie przeszkadza mi. To w jakim szybie wentylacyjnym? No, tak jakbyś miał spaść do łazienki, no nie, to one tam siedziały. Do łazienki? Tak. A tam, na górze? Tak. A, okej, okay. Jakby szanuję, nie? Jakby mi to nie przeszkadza. Wziąłem tego kija, no nie, i tak przepchałem niepotrzebne rzeczy, tak leciutko, nie? Czaję. Jakby bez większego problemu, okej. Okay. Dobra, ale chyba oprócz ciebie ktoś jeszcze jest, tak mi się wydaje. Były 4 osoby. No to brakuje mi jednej do szczęścia. Brakuje ci jeszcze jednej osoby, no dobrze, przyjacielu. W takim razie rozumiem jak najbardziej. Jakby no na razie ciebie nie widzę, a sobie jakąś pułapkę tu czym się pułapkę jest? O, kurz się stała pułapkę. O, to nie jest to, co chciałem dostać. Dobrze. To nie jest to, co chciałem dostać, no trudno. Tak i tak, dobra. Ja tu sobie na spokojnie będę powoli przechodził, przyjaciel, mną się nie musisz przejmować, nie? Jakby... Spoko, widzę twoje pupu właśnie. Gdzie widzisz moje pupu? No widziałem twoje pupu. Czemu widziałeś moje pupu? Na zewnątrz byłeś? Tak, byłem na zewnątrz. A, okej. To... Ja widziałem takie twoje pupu. To byłeś blisko, byłeś bardzo blisko z moim pupu. Mam takie wrażenie. Tak tym kijaszkiem bym tak, wiesz, poklepał, no. Tak tylko troszeczkę, nie? Tak cyk, cyk. Tak leciutko, nie? Jak ty już tu prawie uciekłeś, czy brakuje ci klucza, no tak. Jakiego klucza? No, jeśli chodzi o główne wyjście, nie? A, jeśli chodzi o główne wyjście, to tak. A tak to w łazience masz zębatkę, zielony kluczyk. Ja nie pamiętam, po co był w ogóle ten playhouse, tak szczerze mówiąc. Coś dostawałeś, nie? Coś tam pewnie dostawałem, nie? Nie spodziewa się tego. Kto? Ty. Czego się nie spodziewam? Zrobię ci niespodziankę. Jaką chcesz mi zrobić niespodziankę? Jeśli tu przyjdziesz, oczywiście. Liczę na to, że przyjdziesz tutaj. Zrobisz mi niespodziankę? Co, już się gdzieś ukampiłeś na mnie? Nie, ja bym nie śmiał. Ciekawostka, special key zawsze jest w tym samym miejscu. O. Gdzie jesteś, przyjaciel? Jestem w łazience. What? W jakiej łazience? No łazience na górze, no. Łazienka jest na górze? No, masz tu wannę, masz tu umywalki, to jest łazienka, tam gdzie spadasz przez wentylację. Aha. Surprise! Surprise!
Dzięki, przyjaciel. No co, no muszę sobie jakoś radzić, tak? Ale ja cię nie chciałem bić. No ja ciebie też. No, ale zrobiłeś to. No bo tak wyszło jakoś no przez przypadek. Jak ja ci uderzę, to też tak wyjdzie jakoś. Nie, idź sobie za mną, idź sobie ode mnie, przyjaciel. Chodź, przyjaciel. Idź sobie ode mnie, przyjaciel. Chodź, ja idź sobie łap tą ostatnią osobę. Nie wiem, gdzie jest ta ostatnia osoba. No idź sobie jej poszukaj. Szukam jej. Ja nie potrzebuję, żebyś mnie szukał, przyjaciel. Tak? Ani troszkę. Na pewno? Tak. Ale ja chcę. O, znalazłem ją właśnie. A gdzie jest? A co ty, gościu, w ogóle odwalasz? Czemu on stoi w miejscu? What the fuck? Gościu stoi w miejscu. Jeśli chciałbyś go bardzo złapać, nie? To w chwili obecnej musiałbyś pójść tylko i wyłącznie na piwnicę, nie? Aż na piwnicę. Piwnica, tylko i wyłącznie piwnica. Nic więcej nie potrzebujesz, nie? To w sumie aż piwnica. Czemu aż piwnica? Co, aż tak daleko jesteś? No. Okej. Okay. Jakby, może ty mi wytłumaczysz, bo ja nigdy nie rozumiem, od czego jest tego? Ale przyjaciel, ja tam się nie dostanę. Czemu? Gdzie on stoi? A nie możesz go przez ścianę zdzielić? No, jak jest 15 metrów dalej? Jak 15 metrów dalej? No, on stoi w tej małej dziurze z tym, z dirtem. Dobra, co ci chcesz wytłumaczyć? Nie, idź sobie stąd. Co idź ci sobie wytłumaczyć? Psik, no co ci wytłumaczyć? Ale idź sobie no stąd, co ci wytłumaczyć, no przyjaciel, idź sobie no stąd, psik. No się ale pytałeś o coś. Ja nie chcę od ciebie nic, idź sobie stąd. O, wyszedł sobie stąd. O, fajnie. To, ale z gry? Nie. Nie, stąd wyszedł. A czy gdzieś, on żyje? Gdzieś ci zwiał po prostu. Dobra, idę go bić. Idziesz go bić, mówisz. Hehe. Bardzo he śmieszne. Pudło, przegrałeś, he koniec he gry. Hehe. Bardzo śmieszne. Ja sobie poszedłem od ciebie, bo nie jesteś fajnym zawodnikiem. Ja fajnym jestem graczem. Fajną babcią. Ja nie, jestem nie jesteś fajnym właśnie. No jestem. Dobra, gdzie jest ten pajac? O, znalazłem. Gdzie był? A, jest w tej mniejszej piwnicy, nie? Mniejszej, młodszej piwnicy? What? To jest coś takiego jak mniejsza, młodsza tak piwnica? Okej, okay. Jakby no szanuję, nie? To ty wpadasz w moje pułapki, czy nie? Nie wiem, szczerze. To pan Kraken wpadł w moją. Nie wiem, gdzie gościu pułapkę w ogóle położył te itemy, z którymi lazł, nie? To jest mój największy problem w tej chwili. Mówisz? Tak, ja nie wiem, gdzie on to zaniósł wszystko. Ajajajaj. Ojajaj, przyjaciel, no. Dobra, weź mi już, dobi. Halo, przy ciebie ten, przy ciebie nie, no nie, no. A, bo ja tu czekam na tego typka. To jest takie zlamione, Jezu. Ja czekam tu na tego typka. Wiesz, gdzie jest czerwony Cogwheel w ogóle? Co? Cogwheel, czerwony. A nie było go w umywalce? W umywalce? Nie. Właśnie, to jest jedyna rzecz, której mi brakuje i nie mogę jej znaleźć. A nie, jeszcze jest deska w teorii. Dobra, leżeć. no nie wiem, pomogę ci go szukać. Dobra, daj mi to sobie już dokończę. Na szybkości. Tu jest tu jest to, tu jest tu jest misio. Tu jest to. O, ale mogę ci coś pokazać, przyjaciel, bo nie wiem, czy wiedziałeś o tym. Chodź do pokoju zwierzeń. A to trochę taki pokój zwierzeń będzie, wiesz? Nie wiem o czym teraz konkretnie mówisz. Chodź co to na jest górę. Pokój zwierzeń? A, dobra, to w sumie ktoś to chyba już otworzył. Co otworzył? Halo. No bo na górze jak masz takie, tam gdzie kuszę zostawiłeś, no nie, to jest zepchnięty obraz i tamten i... Ale ja właśnie nie wiedziałem, że tam jest właśnie jakaś w ogóle wajcha. Do czego jest ta wajcha? No bo otwiera tutaj tą komodkę. I co ci to daje, że otworzysz sobie komodę? No, tam jest Biblia. I po co ci ta Biblia? No, w normalnej grze to tam w ogóle jest chyba jakieś ciało Greny tak naprawdę i tak dalej, nie? I no... Ciało no, Greny? Tak. Ale co ci daje Biblia sama w sobie? Możesz coś... Nie wiem, jest jakaś książka, no nie wiem, może jest to easter egg może, cokolwiek, no nie wiem, no. Ja w sumie też nie wiem, nie? Jakby się zastanawiam w chwili obecnej. Co ty nie... Do czego to? Cześć, Damian. Dobra, ale nie zabijaj mnie. Dawno bym cię rypnął, więc no. Dobra, cześć. Patrz, tutaj ten, bo ja nie mogę tego wajchać, no. Ja też nie mogę, to już jest zrobione.
No, nie da się tego odwajchnąć. Nie da się tego odwajchnąć. Jezu, jakbyś najgorzej. Chciał, jakbyś chciał to odwajchować. No szybko. Jak szybko? Więc wiesz. Pędzie. Nic nie odwajchujesz, nie jakby. Co się jakby... stało? No, a, to uciekłeś mi. Wygrałem. A, okej, okay. Ja mogłem cię w międzyczasie pobić, sobie zbiłem. Przez 2 minuty szukałem jak idiota łomu na tej mapie. Pomyślałem, chwila, przecież ta skrzynka na zewnątrz nie jest od łomu, tylko głupku, jest od śrubokręta. I sobie nie mogłem przypomnieć, gdzie zostawiłem potem jeszcze nożyce, bo jak to rozkręciłem, takie, a gdzie zostawiłem nożyce? I takie, a, czy ja nie zostawiłem nożyc na piętrze w toalecie, jak się z tobą bawiłem? Takie, o, są. Bang, dobra. Także ja dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Liczę, że się podobało, może zostawić taktyczną łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, no i... Cześć! Pa, pa!